Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek drugiego tygodnia Adwentu. Właśnie, bo myśmy się przyzwyczaili, że Adwent no tak ma 4 tygodnie, a tak naprawdę zobaczcie, że dzisiaj jest piątek 15 grudnia, jutro będzie 16 i trzecia niedziela Adwentu będzie 17 grudnia i rozpocznie od na ostatni, trzeci tydzień Adwentu, że w tym roku Adwent jest taki szybciutki, 3-tygodniowy i Wigilia, czyli czwarty tydzień Adwentu będzie trwał tylko jeden dzień, tylko właśnie w czwartą niedzielę. Poliżamy troszeczkę ten czwarty tydzień Adwentu i od razu będzie Boże Narodzenie 25 grudnia, chociaż tutaj mój taki kolega to by mnie już bardzo mocno skrytykował, bo mam takiego kolegę, który strasznie walczy z tą nazwą Boże Narodzenie, bo chce być taki bardzo poprawny, bo faktycznie w dokumentach Kościoła to się nazywa Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tylko, że warto zrozumieć to słowo Pan. Tak, to słowo Pan tak naprawdę oznacza Jahwe. Zasadniczo w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, kiedy Żydzi tłumaczyli Stary Testament na grekę, to we wszystkich miejscach, gdzie w hebrajskim było słowo Jahwe, to w Grece wstawiali słowo Kyrios, czyli Pan. Także warto to może tak przy okazji wiedzieć, że właściwie jeżeli Nowy Testament nazywa Jezusa słowem Kyrios, czyli po polsku Pan, to właściwie należałoby wstawić tam imię Jahwe, że kiedy Nowy Testament mówi o Jezusie Kyrios, to mówi o tym, który w Jezusie do nas przyszedł w ludzkiej naturze, że to jest właśnie ten Bóg, Bóg, który przedstawił się Mojżeszowi imieniem jestem z wami, właśnie to jest ten Emanuel, Bóg z nami. Właśnie, że w Jezusie te proroctwa się, te wszystkie zapowiedzi się spełniają, że w Jezusie tenże Bóg, niewidzialny Bóg staje przed nami w ludzkim ciele, żeby wreszcie nas przekonać, że jest z nami. Właśnie, w każdym razie Adwent jest króciutki i w zasadzie tu już rozpoczynamy ostatni tydzień Adwentu, bo tak dokładnie Adwent nie trwa 4 tygodnie, tylko 4 niedziele. No jak się policzy, to rzeczywiście, prawda, zaczął się w pierwszą niedzielę, teraz była druga, za chwilę będzie trzecia, no i właśnie czwarta niedziela, no to będzie taki szybciutki czwarty tydzień, jednocześnie Wigilia i czuwanie wigilijne i już w nocy będzie pasterka i uroczystość Narodzenia Pańskiego. Właśnie, ale tak, idźmy do tekstu. Dzisiejszy tekst to jest kolejny, to tak wyjątkowo kolejny fragment z 11 rozdziału świętego Mateusza, wiersze 16-19. A tak może niby, powiedzmy tak, zanim jeszcze tekst, to tak pozwolę sobie odnieść do takiej sprawy, która teraz jest mocno wałkowana, mianowicie święto Chanuka. Tak, bo to święto Chanuka żydowskie się dość pokrywa z naszą uroczystością Bożego Narodzenia. I to, żeby było jasne, żeby wszyscy wiedzieli, święto Chanuka wynika z drugiej księgi machabejskiej, znaczy właśnie z ksiąg machabejskich i zostało ustanowione, nie jak niektórzy twierdzą, na pamiątkę jakiejś rzezi, ale na pamiątkę poświęcenia świątyni, tak. Król Antioch IV Epifanes zakazał Żydom wyznawania judaizmu. Bardzo krwawo Żydów prześladował, zmuszał do przechodzenia na religię grecką i zbezcześcił świątynię jerozolimską w ten sposób, że wprowadził tam, wstawił posąg Zeusa i kazał składać ofiary Zeusowi. No i właśnie w wyniku tego prześladowania wybuchło powstanie Machabeuszy, o czym opowiadają księgi machabejskie, można sobie tam poczytać. No i w wyniku tego powstania Żydzi w końcu gdzieś tam wyparli wojska króla Antiocha IV,
i dokonali rekonsekracji świątyni. No, wywalili ten posąg Zeusa olimpijskiego, nazywany przez Biblię ohydą spustoszenia. No i właśnie oczyścili świątynię, wyremontowali i przywrócili prawdziwy kult Boga prawdziwego. I właśnie jest taka legenda, dlaczego to się obchodzi 8 dni, dlaczego to jest święto światła. Jest taka tradycja, że właśnie kiedy już wszystko przygotowali, ustawili menorę, to nagle się okazało, że gdzieś brakuje oliwy do tej menory. No i nagle wydarzył się taki cud. Po modlitwie wydarzył się taki cud, że ta menora zapłonęła i oliwa wystarczyła na 8 dni, prawda? W sposób cudowny ta oliwa się nie wyczerpywała przez 8 dni. No i właśnie to święto Chanukka jest obchodzone przez Żydów na pamiątkę właśnie ponownego poświęcenia świątyni, i to święto też obchodził Jezus. Jest 10 rozdział Ewangelii świętego Jana. Jezus przybył na to święto, święto poświęcenia świątyni, czyli właśnie na Chanukę, do Jerozolimy, i tam dokonał w to święto cudu otwarcia oczu niewidomemu właśnie. To się wpisuje właśnie w to święto światła, że kiedy Żydzi odrzucili właśnie ten przymus przejścia na religię pogańską, kiedy wytrwali przy Bogu prawdziwym, kiedy no, przywrócili świątyni prawdziwą jej funkcję i prawdziwy kult Boga prawdziwego, no to tak jakby na nowo zabłysło światło, a naszym ostatecznym światłem jest Jezus Chrystus. I teraz zobaczcie, że no właśnie Bóg nawet wybiera taki termin narodzenia w zimie, kiedy się obchodzi to święto, nie? Że mniej więcej w tym samym czasie. No, tam są pewne przesunięcia co roku, bo Żydzi się kierują kalendarzem księżycowym, prawda? A my słonecznym, to są pewne przesunięcia, ale w tym samym czasie, kiedy się obchodzi święto światła w judaizmie, to rodzi się światło świata i śpiewamy, że noc w jasności brodzi, że przychodzi światło świata, prawdziwa światłość. Jezus nigdy nie krytykował świąt żydowskich, przeciwnie, on wypełnił ich znaczenie, i to bardzo pokazuje właśnie święty Jan w swojej Ewangelii, jak te wszystkie święta żydowskie się po kolei spełniają w Jezusie. Ta cała symbolika tych świąt judaistycznych w Jezusie się spełnia. Tak, i to, że tam jakaś sobie sekta wykrzywiła rozumienie tego czy tamtego święta, to jest problem tej sekty, a nie judaizmu jako takiego. W chrześcijaństwie też są pewne sekty, które wykrzywiają różne rzeczy, i to nie znaczy, że mamy teraz przekreślać to, co zostało przekrzywione, tylko wracać do pierwotnego znaczenia. Do pierwotnego znaczenia. Proszę mi nie przypisywać, że ja tam bronię menory w Sejmie czy coś. Ja się do tego w ogóle nie odnoszę, nie mam zdania na ten temat. To nie jest moja odpowiedzialność i ja się do tego w ogóle nie odnoszę. Natomiast chciałem tylko wyprostować no, rozumienie, czym jest to święto Chanukka, żeby było jasne, nie? Żeby było jasne i żebyśmy zobaczyli, że to święto jest też ważne dla nas chrześcijan, bo to właśnie taka jest symbolika tego święta, nie? Że Bóg jest światłością dla swojego narodu, i ten Bóg, który jest światłością, przychodzi w Jezusie i my rozpoznajemy w nim światło świata. I taka jest też symbolika Adwentu, szczególnie Rorat, kiedy mszę roratnie zaczynamy po ciemku z lampionami w rękach, oczekując na prawdziwą światłość. I przychodzi taki moment we mszy roratniej, że ta światłość rzeczywiście zabłyska w kościele i pokonuje ciemność. I ta sama symbolika towarzyszy nam w noc paschalną. W noc zmartwychwstania, kiedy do ciemnego kościoła wnosi się paschał, symbol Jezusa zmartwychwstałego, i kiedy rozbłyska światło, prawda? Kiedy światło pokonuje ciemność. To jest cały czas ta sama symbolika, i właśnie ta symbolika światła, światłości świata, tak, no to się wypełnia w Jezusie. Wypełnia się w Jezusie, wypełnia się w nocy Jego narodzenia. I przecież my z tej symboliki korzystamy, i mówię, i to wszystko jest na jednej linii. No i mówię, warto czytać świętego Jana pod tym kątem, bo święty Jan bardzo silnie to pokazuje, jak właśnie cała ta symbolika, te wszystkie zapowiedzi zawarte w obrzędowości judaistycznej, w tych świętach judaistycznych, wypełniają się w Chrystusie. W Chrystusie. I tu nie ma co się boczyć, no jakby tu powiedzieć, nie ma co tutaj
się wyżywać na wyznawcach judaizmu, że ciągle nie rozpoznali w Chrystusie Mesjasza. Tu nie chodzi o to, żeby się na nich wyżywać, tylko żeby tak ukazać to wszystko, żeby oni to odkryli, że rzeczywiście on jest tym, na którego czekają, tym, którego zapowiadają prawo, prorocy, tym, którego zapowiadają właśnie te wszystkie obrzędy, które oni celebrują, tym, na którego czekają. Natomiast jeżeli my będziemy zamordystyczni, będziemy na wejście wszystkich skazywać, ścinać, prawda, osądzać i w ogóle, no to w jaki sposób ludzi pociągniemy do Jezusa, jakiego my Jezusa pokażemy? Jezusa Ewangelii, który przygarniał ludzi, który się wzruszał głęboko na widok nędzy ludzkiej, pogubienia ludzkiego, na widok ludzi pobłądzonych, który szedł i szukał zaginionych owiec, który przyszedł do Jerycha tylko po to, żeby odnaleźć Zacheusza, prawda, najbardziej pogardzonego mieszkańca Jerycha. No taki jest Jezus Ewangelii. I tu nie ma co się żołądkować, że Jezus stosował przemoc, bo wypędził kupców ze świątyni. Proszę czytać uważnie. Jezus nie tknął palcem żadnego człowieka, wyrzucił zwierzęta, powywracał stoły. A nie tknął palcem żadnego człowieka. I właśnie to oczyszczenie świątyni, ten znak oczyszczenia świątyni stoi na jednej linii właśnie z tym, o czym mówi się to Chanuka, o oczyszczeniu, o rekonsekracji, o ponownym poświęceniu świątyni, o przywróceniu prawdziwego kultu, prawdziwego Boga. I o to walczy Jezus, o prawdę o Bogu, o prawdę o Bogu. Jezus nigdy się nie zgodzi, żebyśmy my pokazywali jakieś fałszywe oblicze Boga. Boga, który skazuje, Boga, który ścina, Boga, który, nie wiem, posyła do piekła. Takiego Boga Jezus nigdy nie ukazał. Jezus ukazał Boga, który nigdy nie przestał być Ojcem, nigdy nie przestał widzieć nas, swoich dzieci i nigdy nie przestał pragnąć, żebyśmy wszyscy wrócili do domu. I który ma dla każdego z nas miejsce w swoim domu, w swoim sercu. Właśnie warto przyjrzeć się, co mówi święty Piotr, pierwszy papież w drugim czytaniu z ostatniej niedzieli, z drugiej niedzieli Adwentu roku B. Mówi, Bóg nie chce niektórych zgubić, ale chce wszystkich doprowadzić do uratowania. Znaczy pojawia słowo pantes, wszyscy. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy Jezus umarł za wszystkich. Pierwszy papież, święty Piotr, drugie czytanie z ostatniej niedzieli. I Ewangelia, prawda, nie jest wolą Ojca, żeby zginęło choć jedno z tych małych. Nie jest wolą Ojca, żeby zginął choć jeden. Nie jest wolą Ojca, żeby zginął choć jeden. Gdyby ktoś miał wątpliwości, gdyby ktoś podejrzewał, że Bóg sobie tam wybrał jakąś grupę wybrańców, a resztę spisał na straty, to tu proszę bardzo, wypowiedź Jezusa, nie jest wolą Ojca, żeby zginął choć jeden. No i pierwszy papież, święty Piotr. Bóg nie chce zguby niektórych, ale chce uratować wszystkich. Wszystkich. Trzeba czytać Pismo Święte, słuchajcie. To wtedy dużo się wyjaśnia. Tam jest wszystko napisane. Właśnie, wszystkich Bóg chce uratować. Nigdy nie przestał być Ojcem. Nigdy nie przestał widzieć nas, swoje dzieci. Nigdy nie przestał o nas zabiegać. Tak, a to ostatecznie jest dobre wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii mimo wszystko, bo dzisiejsza Ewangelia jest o dzieciach rozkapryszonych, prawda, o dzieciach, prawda, że tak powiem, niegrzecznych, ale o dzieciach, których jednak Bóg szuka. 11 rozdział Mateusza, wiersze 16-19. Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł, nie pił. Oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije. Oni mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Tak, po pierwsze, to takie słowo mądrość, po grecku Sofia, nie Sofia. Jest taka świątynia w Stambule, do dzisiaj istnieje Hagia Sofia, prawda? Świątynia mądrości Bożej. Niektórzy mówią, że to jest kościół świętej Zofii, prawda? I opowiadają
legendy o świętej Zofii. Zofii, która miała trzy córki. Agapę, Elpidis i Pistis, nie? Czyli miłość, nadzieja i wiara, prawda? Rzeczywiście córkami mądrości tak naprawdę zawsze są wiara, nadzieja i miłość, bo najmądrzejsze, co możemy zrobić, to uwierzyć Bogu, zaufać Mu i dać się w Nim rozkochać, dać się napełnić Jego miłością. To jest najmądrzejsze, co możemy zrobić, prawda? Tak a propos, to też warto tu zobaczyć, nie? Że rzeczywiście u Boga miłość to jest kwestia mądrości, czy mądrość to jest kwestia miłości. My szukamy miłości właśnie w jakichś tam głaskaniach, przytulaskach, w jakichś skowronkach w brzuchu, w jakichś namiętnościach, uczuciach i tak dalej. Okazuje się, że nie, że w rozumieniu Boga miłość jest ściśle związana z mądrością. Tak, i kiedy jest mowa o mądrości, to trzeba mieć na myśli miłość, kiedy jest mowa o miłości, to trzeba mieć na myśli mądrość właśnie. Kiedy jest mowa o agapę, to trzeba mieć na myśli Sofia, kiedy jest mowa o Sofia, to trzeba mieć na myśli agapę. Dwie szczytowe księgi Starego Testamentu, dwa takie szczyty, na które wspiął się Stary Testament, to Księga Pieśni nad Pieśniami i Księga Mądrości. Jedna mówi o miłości, druga mówi o mądrości właśnie. A druga mówi o mądrości, nie? Że w Bogu właśnie to jest tożsamość. Mądrość to jest miłość, miłość to jest mądrość. Nie? Właśnie ta cała mądrość Boga, która jest Jego miłością, to przychodzi do nas w Jezusie. To jest to, co, że tak powiem, tak bardzo wierzył, tak bardzo się tego trzymał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort i to jest sednem tego wszystkiego, co on robił i mówił. Tutaj wielu tego nie rozumie, Ludwika, i myślą właśnie tak troszeczkę wynaturzają jego relacje z Maryją. Natomiast Ludwik, cała jego duchowość wyrosła na doświadczeniu kompletnego życiowego bankructwa. Właśnie tego, że ja robiąc po swojemu, niby w najlepszej wierze coś tam próbowałem zrobić, ale po swojemu to tylko wszystko zniszczyłem, zgruzowałem. Święty Ludwik mówi o tym wyraźnie w swoim akcie zawierzenia. Że on tylko wszystko zniszczył, zgruzował i dlatego odkrył, że potrzebuje mądrości Boga. A ta mądrość Boga przychodzi w Jezusie. Jezus w rozumieniu Ludwika jest wcieleniem mądrości Boga, czyli wcieleniem Jego miłości, czyli wcieleniem Jego mądrości. Właśnie to tak, tak, to jest pewna równość. Tak, Jezus w rozumieniu Ludwika jest właśnie tym, którego potrzebujemy, bo On jest wcieleniem mądrości Boga i bez Niego sobie nie poradzimy, tak. Bez Niego będziemy błądzić w ciemnościach i dla Ludwika wszystko jest w Jezusie. Cały czas chodzi o Jezusa, Tylko, że Ludwik odkrył, że najprostszą, najbardziej skuteczną drogą na spotkanie z Jezusem, na to, żeby potrafić zaczerpnąć od Niego tą mądrość, jest właśnie Maryja. I właśnie to wszystko, całe jego przywiązanie do Maryi, to wszystko, co Ludwik mówi o Maryi, całe jego zawierzenie i oddanie się Maryi i całe prawdziwe nabożeństwo do Maryi, to sprowadza się właśnie do Jezusa, do wcielenia mądrości Boga, do tego, że ja chcę uchwycić Jezusa i czerpać z Niego tę mądrość, tę miłość, która przychodzi, właśnie czerpać z Niego tego, który przychodzi w Jezusie. A Maryja właśnie jest najlepszą w tym pomocą, nie? Bo Maryja przyjęła całego Boga, całą sobą, wchłonęła, że się tak wyrażę, brzydko Boga i ona to potrafi. Nikt nie potrafi tego zrobić lepiej, dlatego właśnie Kościół ceni sobie w Adwencie Maryję, dlatego są roraty, czyli msze maryjne. No bo nikt lepiej od niej nie potrafi właśnie, że tak powiem, wchłonąć wszystkiego, co pochodzi od Boga. Nie? Dla Ludwika właśnie tutaj jest sedno. Że cała jego pobożność maryjna jest skierowana na Jezusa, na spotkanie z Jezusem, na wchłonięcie, że tak powiem, Jezusa, na to, żeby Jezus we mnie się ukształtował, na to, żeby przeniknęła mnie mądrość Boga, czyli Jego miłość, czyli Jego duch, prawda? Bo inaczej to wszystko nie działa, nie? I to właśnie Jezus o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Dokładnie o tym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że, prawda, zobaczcie, jak my wyglądamy z punktu widzenia Pana Boga, nie? Że z punktu widzenia Pana Boga to my jesteśmy gromadą rozkapryszonych dzieci, którym nic nie pasuje, nie? Które właśnie tak siedzą i się wymądrzają, nie? Że my jesteśmy tutaj najmądrzejsi
I tylko, że ta nasza mądrość, właśnie tak Jezus delikatnie mówi w tej dzisiejszej Ewangelii, że ta nasza mądrość, to, że tak powiem, się bankrutuje w relacji do mądrości Boga, nie? Że my odkrywamy, że się raz za razem mylimy, że jesteśmy tacy przemądrzy i tak świetnie wszystko wiemy i tak się znamy. Znamy się na Bogu lepiej niż On sam na sobie. Znamy się na Jezusie lepiej niż On sam się zna na sobie. Znamy się na Kościele lepiej niż Jezus i w ogóle znamy się na świecie, na sobie, na życiu, na ludziach, na wszystkim lepiej niż ktokolwiek. To, że nasza historia życia każdego z nas pokazuje, że my się raz za razem mylimy. A jednak dalej żyjemy w głębokim przekonaniu, że to my jesteśmy nieomylni i że to my się na wszystkim najlepiej znamy i że wszystko powinno być dopasowane do nas. Zobaczcie te rozkapryszone dzieci, nie? Że to wszystko powinno się kręcić wokół mnie i wszystko powinno się dopasować do mnie. Tylko teraz zauważcie ciężki los Jezusa, że się tak wyrażę, nie? No bo teraz, no my byśmy chcieli, żeby właśnie wszystko się kręciło no wokół kogo. No ja bym chciał, żeby się kręciło wokół mnie, ty byś chciał, żeby się kręciło wokół ciebie, jeszcze ktoś tam inny by chciał, żeby się kręciło wokół niego. I teraz jakby to powiedzieć, no to zobaczcie ciężki los Boga. Do kogo Bóg ma się dopasować? Do mnie czy do ciebie? A może do niego, a może do niej? No do kogo Pan Bóg ma się dopasować? Nie? Rozumiecie? My siedzimy rozkapryszeni, naburmuszeni, nic nam nie pasuje, wszystko według nas jest nie tak, prawda? Tupiemy nóżkami, bijemy piąstkami, prawda? I to jesteśmy my. To nie jest tamto pokolenie, to jest to pokolenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi to pokolenie, czyli nasze pokolenie. To jest skierowane dzisiaj do nas. Każde pokolenie przez to przechodzi, przez to rozkapryszenie, przez to grymaszenie właśnie, przez to bicie piąstkami, tupanie nóżkami, przez to, że nam się nic nie podoba wiecznie, że wszystko jest nie tak. Tutaj mi się przypomina 11 rozdział Jana, tam jest historia o wskrzeszeniu Łazarza. Właśnie jak Jezus przychodzi wreszcie do Betanii, no tam wszyscy go krytykują. No wszystko spartaczyłeś. Panie, gdybyś tu był, to by mój brat nie umarł. No spartaczyłeś sprawę. No, że Żydzi mówią, zobacz, jak go miłował, ale zaraz dodają, no tak, no tak go miłował, ale przecież otworzył oczy niewidomemu, to co, to nie mógł go uzdrowić, nie mógł sprawić, żeby on nie umarł, więc no spartaczył, nie? Później jest, no, otwórz się grób, wypuść się go, no to, co ty gadasz, no panie, 4 dni w grobie, śmierdzi, cuchnie, o czym ty mówisz, nie? Że w ogóle, zobaczcie, to my bez przerwy mamy takie podejście do Boga, że Pan Bóg to w ogóle jest jakiś bezmyślny gość, który wszystko partaczy, on nie wie, co robi, nie wie, co mówi, nie? I że my musimy ciągle to wszystko brać na swój rozum, bo to przecież nie, no to on nie wie, co mówi, nie wie, co robi, on nie wie, co mówi, nawet jak mówi, że mnie kocha, no to nawet to wiem lepiej od Boga, w szczególności to wiem lepiej od Boga, że już mnie się nie da kochać, nie? To co on gada, że mnie kocha, nie? Ja najpierw muszę udowodnić, że mnie warto kochać. I widzicie, i zamiast posłuchać tego, co Pan ma do powiedzenia, to my jesteśmy zajęci swoimi ideami, prawda? Dlatego to wiersze nie funkcjonuje, a potem my się tylko nakręcamy waszym przekonaniem. No tak, mieliśmy rację, że nie funkcjonuje. Tylko trzeba wreszcie podjąć refleksję, dlaczego nie funkcjonuje. No właśnie z powodu tego naszego rozkapryszenia, że nam wiecznie nic nie pasuje. Wiecznie na wszystko narzekamy, wiecznie wszystko krytykujemy, wiecznie wszystko jest nie tak, cokolwiek by zrobił Bóg, no to jest nie tak, no chyba, że się zdarzy, że Pan Bóg zrobi dokładnie to, co ja chcę, to wtedy dobry Bóg, nie? Prawda? I to jest straszna bieda i widzicie, i każdy z nas, to nawet nie tylko, że każde pokolenie, ale każdy z nas osobiście potrzebuje taką drogę przejść w życiu, drogę właśnie od tego skrajnego rozkapryszenia, od tego nastawienia, że wszystko powinno być dopasowane do mnie, do moich nastrojów, do moich wyobrażeń, do mojego widzimisię, drogę właśnie zapierania się siebie, puszczania właśnie tego swojego przywiązania do tego, że to ja wiem najlepiej. Nie, że to trzeba zobaczyć, skąd się biorą nasze rozpacze, skąd się biorą nasze bóle, skąd się biorą nasze cierpienia, skąd się biorą nasze jakieś takie złości, niepogodzenia się, beznadzieje, szarpaniny z życiem, ze wszystkim. No właśnie z tego nastawienia, że wszystko ma być podpasowane pode mnie.
że koniecznie, żeby to było po mojemu, nie? I co tu zrobić, żeby Bóg tańczył tak, jak ja mu zagram, żeby rzeczywistość tańczyła, jak ja jej zagram. Co tu zrobić, prawda? Co tu zrobić, żeby wszyscy tańczyli tak, jak ja zagram? Właśnie, zobaczcie, że to jest, to nam spędza sens powiek, to nas napełnia wielkim lękiem, że co to będzie, jak nie będzie tak, jak ja zagram. Że to my najbardziej się boimy tego, że nie będzie tak, jak ja sobie wyobrażam, jak ja oczekuję, jak ja jestem przekonany, że powinno być. No i teraz zobaczę, że to jest dramat, że kiedy coś dzieje się nie po mojemu, nie tak, jak ja bym oczekiwał, nie? Że na przykład, no, dajmy na to, mój mąż zachorował i umarł, a według mnie miał wyzdrowieć, nie? No, to są takie, no, dramatyczne rzeczy, ale właśnie w tych dramatycznych sytuacjach najlepiej widać to, co Jezus próbuje powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii. Że mówi, mądrość Sofia, mądrość jest usprawiedliwiona, mądrość się wykazuje przez swoje czyny, że Pan Bóg, proszę zobaczyć, jakby Pan Bóg nie dyskutuje, nie? Nie wdaje się w jakieś pyskówki, szarpaniny, nie? Pan Bóg po prostu robi swoje. Jest usprawiedliwiony swoimi dziełami. Jego mądrość jest usprawiedliwiona właśnie przez to, że na końcu zawsze widać, że Bóg się nie myli. Że Bóg się nigdy nie myli, że wszystko robi dobrze. Tak wracając do tego 11 rozdziału Jana, no właśnie ci wszyscy mieli Jezusa za wielkiego partacza, a na końcu Łazarz wychodzi żywy z grobu i wszystkim, prawda, szczeny spadają. Że jednak Jezus wiedział, co robi. Jezus dokładnie wiedział, co robi, od początku to pokazywał uczniom. I to jest właśnie to, mądrość jest usprawiedliwiona przez swe czyny. Bóg, który wszystko robi dobrze, od początku do końca wszystko robi dobrze. To, co wyznaje tak zwany dobry Łotr, on nic złego nie uczynił. No, trzeba, wiecie, zacząć patrzeć, myśleć, wyciągać wnioski, że on rzeczywiście nigdy się nie myli. Wszystko robi dobrze. Natomiast my się mylimy raz za razem w życiu i największe zaufanie dalej mamy do kogo? Do siebie. To jest nieprawdopodobne. Żadnych wniosków nie wyciągamy. Żadnych wniosków. Zobaczcie, Jezus może nie mówi tego wprost w dzisiejszej Ewangelii, ale są takie miejsca, gdzie Jezus wymienia takie katalogi grzechów i zawsze w tych katalogach pojawia się taki grzech jak głupota. Głupota. Nie, tu dzisiaj Jezus o tym nie mówi, mówi o mądrości, ale trzeba właśnie to zobaczyć szerzej, nie? Głupota, że my nie wyciągamy w ogóle wniosków, nie przeprowadzamy refleksji. Tylko tak bezmyślnie żyjemy, bezmyślnie narzekamy, bezmyślnie wszystko krytykujemy, mimo że za każdym razem ostatecznie się okazuje, że Bóg miał rację, że wiedział, co robi. Że Bóg miał rację, wiedział, co robi. Że to myśmy się mylili, ale nie, wiecznie po swojemu. Jak coś się dzieje, to znowu z powrotem ten sam schemat w kółko i jeszcze raz i w koło Macieju. Jakiś miałem jako dziecko taką elektryczną kolejkę, Piko. Czasem mnie bierze, żeby sobie taką sprawić, nie wiem, czy jeszcze są dostępne w ogóle. No i się układało takie kółko z takich torów, prawda? Podłączało się transformator elektryczny do tych torów, stawiało się lokomotywę, wagoniki i tam jak się przełączyło, pokrętło na tym transformatorze, to właśnie ten pociąg, ta lokomotywa z wagonikami tak jeździło w kółko, nie? I tak w kółko, w kółko, w kółko. No i zobaczcie, my tak w kółko funkcjonujemy. Żadnej refleksji nie wyciągamy. Że tyle razy, żeśmy się pomylili w naszej interpretacji rzeczywistości, w naszej interpretacji wydarzeń, a w kółko jesteśmy przywiązani do naszego widzimisię, do naszego punktu widzenia, mimo że za każdym razem się okazywało, że Bóg jednak wiedział, co robi. I teraz widzicie, tak myślę przy tej dzisiejszej Ewangelii właśnie też o tym, co nas spotyka, co Pan Bóg jakby nam stawia na drodze życia, wydarzenia, w które nas wprowadza. Zobaczcie, my się zajmujemy takim pytaniem, czy to jest miłe, czy niemiłe, fajne, czy niefajne, łatwe, czy trudne, dobre, czy złe. Nie? My wchodzimy w takie rozważania. No i potem się nakręcamy, że nam to nie pasuje, to nie takie, to w ogóle i tak dalej, to takie ciężkie, jak tu mi źle i w ogóle i tak się nakręcam tym, jak tu mi źle i tak dalej, że mnie takie rzeczy spotkały. Tylko co z tego konstruktywnego wynika?
No nic konstruktywnego. I to są błędne pytania, które my sobie zadajemy. Błędny kierunek, w którym idziemy. Bo jeżeli mądrość Boga wprowadziła mnie w jakąś sytuację, w jakieś wydarzenie, jeżeli mądrość Boga postawiła na mojej drodze życiowej coś takiego, a nie innego, jeżeli Bóg mnie prowadzi taką, a nie inną drogą, to pytanie nie brzmi, czy to jest fajne, czy nie fajne, czy mi pasuje, czy nie pasuje. Jeżeli Pan Bóg mnie prowadzi taką drogą, on się nigdy nie myli, to znaczy, że ta droga jest najlepsza. I teraz rzecz polega, żeby się zapytać, jakie dobro Bóg widzi dla mnie właśnie w tym wydarzeniu. Jeżeli dam się przeprowadzić przez to wydarzenie drogą, którą zaplanował Bóg, to zaczerpnę korzyść, którą Bóg tu zaplanował. Tak, może te wydarzenia są przykre, trudne, ciężkie, niemiłe i tak dalej, ale jeśli mądrość Boga mnie zaprasza do tego wydarzenia, na przykład takiego wydarzenia pod tytułem choroba i śmierć Łazarza, to było trudne wydarzenie dla jego rodziny i przyjaciół, a jednak Jezus miał zaplanowaną jakąś drogę, którą chciał przeprowadzić tych wszystkich ludzi przez to wydarzenie, żeby oni zaczerpnęli z tego wszystkiego jakąś korzyść. I teraz sztuka jest chwycić się Boga i się pytać, jaką drogę tutaj dla mnie widzisz? Jaką korzyść tutaj dla mnie widzisz? To jest postawa Maryi. Maryja, zauważcie, nie miała życia lekkiego, łatwego i trudnego, ale proszę mi pokazać, żeby lekkie, łatwe i przyjemne to nie jest życie Maryi, ale proszę mi pokazać, jaki moment w życiu Maryi, że Maryja się nakręcała, jak to źle, jak to niedobrze i w ogóle, że przy władzy nie ten cesarz i senat nie taki wybrany i w ogóle i że dlaczego mnie to spotyka i za jakie grzechy i za dlaczego Pan Bóg mnie tak karze i w ogóle i tak dalej i tym podobnie. Proszę mi pokazać Maryję narzekającą. Maryja nie rozumiała wielu rzeczy, nie rozumiała wiele z tego, co się w jej życiu dzieje. To jak refren się pojawia, że Maryja się i Józef niespecjalnie rozumieli, ale Maryja pielęgnowała w sobie jakie przekonanie, że mądrość Boga nigdy się nie myli. I że jeśli Bóg prowadzi ją taką, a nie inną drogą, to Bóg wie, co robi. To Bóg spełnia swoje obietnice. Że to Bóg jej coś obiecał, Bóg zrealizuje swoją obietnicę i Bóg wie, na jakiej drodze ta obietnica się zrealizuje. Nie? Że zobaczcie, że tu nawet Abraham w pewnym momencie dał się zwieść, że Abraham miał obietnicę, ale zniecierpliwiony czekaniem na tą obietnicę uległ pokusie i poszedł szukać własnej drogi na spełnienie tej obietnicy. No i to się nam odbija do dzisiaj. No bo właśnie to jest cała sprawa z Izmaelem, Izaakiem, właśnie z Arabami, którzy wywodzą się od Izmaela, z Żydami, którzy się wywodzą od Izaaka. No i z tym wszystkim, co się dzieje do dzisiaj między Arabami a Żydami, nie? Zobaczcie, nie? No bo ja po swojemu gdzieś tam poszukam, bo uważam, że Pan Bóg zleka, że to nie ta droga i w ogóle. I właśnie to jest właśnie ciągle to, nie? To jest dzisiejsza Ewangelia, że to Pan Bóg nas prowadzi jakąś drogą, nie? Przychodzi Jan Chrzciciel, coś tam proponuje, nie, głupek jakiś opętany. Nie? Przychodzi Jezus, zaprasza do czegoś, prawda? Zaprasza do czegoś. Nie, to jeszcze gorszy, nie? Wiecznie nam nie pasuje, zobaczcie, nie? Wiecznie nam wszystko nie pasuje, wiecznie my jesteśmy mądrzejsi, Pan Bóg to jest wielki partacz, wiecznie nie taką drogą nas prowadzi. Natomiast właśnie postawa Maryi, ona była głęboko przekonana, że mądrość Boga nigdy się nie myli, że to Bóg mi coś obiecał, to On tą obietnicę realizuje, to On wie, jak tą obietnicę zrealizować, jaką drogą mnie doprowadzić do spełnienia tej obietnicy. I teraz jest pytanie, czy mi zależy na tym, żeby Bóg mnie prowadził za wszelką cenę drogą lekką, łatwą i przyjemną, czy mi zależy na tym, żeby dojść do spełnienia się obietnicy Boga? No bo jeżeli mi zależy na tym, że dojść do spełnienia się obietnicy Boga, tak, no to trzeba zaufać Bogu i z radością dać się prowadzić. Z radością właśnie w przekonaniu, że mądrość Boga nigdy się nie myli. Bóg realizuje swoją obietnicę i prowadzi mnie do zrealizowania tej obietnicy. I On wie, jaką drogą mnie tam poprowadzić. Natomiast jak ja jestem skupiony tylko na tym, żeby było mi lekko, łatwo i przyjemnie, no to wiesz, że będę niezadowolony.
jak ja jestem skupiony tylko na tym, żeby wszystko się kręciło wokół mnie i było dopasowane do mnie, to będę wiecznie niezadowolony. No i to jest właśnie bieda. To jest bieda. No i teraz właśnie no, Maryja, ona jest głęboko przekonana, tak. Ja chcę, żeby mi się stało według słowa, które wyrzekł do mnie Bóg. Chcę, żeby mi się to stało, żeby Bóg spełnił sobie słowo. No i daje się z radością prowadzić nawet przez to, czego nie rozumiem, nawet przez to, co jest dla mnie po ludzku niewygodne i trudne. No bo to Bóg wie, jak mnie doprowadzić do spełnienia Jego obietnicy. To jest Jego obietnica, to On wie. Nie? To On wie. Natomiast jest ciekawe, widzicie w nas taki absurd, że my chcemy, żeby Bóg spełnił na nas swoje obietnice, ale po naszemu. Ale po naszemu, tak jak my sobie wyobrażamy. Jak Bóg nie robi tego, co my sobie wyobrażamy, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i powalczyć za Boga. No właśnie. No i teraz jakby trzeba zdać sobie sprawę z tych tendencji, które w nas są i modlić się o to, żeby Jezus w nas je czyścił. Właśnie zdać sobie sprawę, że my no, za bardzo nie potrafimy tego, co potrafiła Maryja, właśnie do tego stopnia zaufać, uwierzyć Bogu, że On mnie prowadzi drogą najlepszą, nawet jeśli nie wszystko rozumiem i nie wszystko jest dla mnie przyjemne na tej drodze, to prowadzi mnie drogą najlepszą. I tu wracamy pomału do Ludwika, właśnie pomału do Ludwika, nie? Że on, jego wielkość polega na tym, że on wreszcie wyciągnął wnioski ze swojego życia, że ja to wszystko niszczę i gruzuję. No ja nie jestem w stanie po swojemu spełnić obietnic Boga. Ja nie jestem w stanie po swojemu dojść do tego, co mi obiecał Bóg, a Bóg mi obiecał, że chce mnie uczynić takim jak On. Właśnie to jest dokładnie odwrotny kierunek. Bóg mi nie obiecał, że dopasuje wszystko do mnie, tylko mi obiecał, że mnie dopasuje do Niego, że uczyni mnie Jego odbiciem, Jego obrazem, Jego podobieństwem. No i teraz jest pytanie, czy ja chcę być obrazem Boga, czy ja chcę, żeby wszystko było na moje podobieństwo? Bo zobaczcie, no problem pokazany w dzisiejszej Ewangelii, problem wielu z nas jest taki, że ja za nic nie chcę ruszyć z miejsca. Za nic nie chcę ruszyć z miejsca, tylko żeby wszystko się dopasowało do mnie. Prawda? To Ludwik odkrył, mówi, no wreszcie doszedł, poszedł po prostu do głowy, odkrył, no tak się nie da. Nie? Jeżeli ja chcę, żeby to Bóg spełnił swoje obietnice, to potrzebuję dać się Bogu poprowadzić. Nie? A nikt tego tak dobrze nie potrafił jak Maryja, więc potrzebuję chwycić się kurczowo Maryi i wtedy to zadziała. Potrzebuję tego, co potrafi Maryja, dlatego potrzebuję Maryi. Właśnie to jest logika Boga. On mi nie daje wszystkich umiejętności, wszystkich zdolności, wszystkich możliwości, ale daje mi braci, siostry, prawda, którzy są wyposażeni. Ja jestem w coś wyposażony, ty jesteś coś wyposażony, on jest coś wyposażony, ona jest coś wyposażona i dopiero wspólnie to wszystko funkcjonuje. Natomiast diabeł chce nas pozamykać w samotności, żeby każdy został ze swoimi ograniczeniami, żeby to nie funkcjonowało. I to jest logika Boga, nie? Mówi, zobacz, Maryja potrafiła to, co ci trzeba i ja ci daję Maryję. Natomiast grzech pierworodny zamyka nas w dążeniu do tego, żebym ja nikogo nie potrzebował, tylko radził sobie sam. I Pan Bóg świadomie, bardzo świadomie w tym kierunku nigdy nam nie pozwoli iść. I tu też jest wielki nasz żal do Boga, że ciągle doświadczamy swoich ograniczeń. A Bóg mówi, daj się uzupełnić. Zobacz, daję ci braci i siostry. Zobacz, daję ci Maryję. Zobacz, daję ci samego siebie. Naucz się korzystać. Naucz się korzystać z tego, że masz braci i siostry. Naucz się korzystać z tych, których ci daję na twojej drodze. Ty potrzebujesz ich, oni potrzebują ciebie. Nauczcie się tego. Bo to też jest taki wymiar naszego narzekaństwa, nie? Że powinienem sobie sam ze wszystkim dać radę. I jestem wielce zrozpaczony, bo sobie nie daję rady. Pan Bóg mówi, naucz się korzystać z tych, który ci daje. Oni potrzebują ciebie, ty potrzebujesz ich. Naucz się korzystać z tego, że dałem ci moją matkę. Ona potrafi to wszystko, czego ci trzeba. Naucz się korzystać z tego, że dałem ci siebie. No właśnie. Więc to też wypływa z dzisiejszej Ewangelii. Mądrość jest usprawiedliwiona przez swoje czyny. Na końcu się okazuje za nieodmiennie, że Bóg nigdy się nie myli, że tu myszą się myli. No trzeba zacząć wyciągać wnioski.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.